Świeży. Boże, gdzie ona jest? Wypadki się zdarzają. Jeśli to wam nie się podoba, to proszę nie napisać na komentarze. Top 5 w kuchni francuskiej. Tak, mój top 5, który receptury najbardziej uwielbiam. I najpierw, kiedy patrzymy na paprykę, bakłażan, cebulę, pomidory, oliwa z oliwek, czosnek, o czym myślimy? Ratatouille, tak. Myślę, że najbardziej znany danie francuskie. Zaczynajmy. Ważne jest jedno w tej ratatouille. Smak, kolor, wygląd wiadomo i tekstura, które będą mieli nasze warzywa. Dlatego, że nie kroimy byle jak. Tutaj bakłażan są już skrojone i widzieliście, że piękna kostka, ładna, bo to ma wyglądać. Cukini dwie, kolory, bo dbamy o estetykę. Dlaczego ratatouille w top 5 w mojej kuchni? Bo ja myślę, że to jest dodatek, który pasuje do każdego. Te kostki mogą być, proszę zobaczyć, one są równe. Czy czas gotowania żółta i zielona cukinia jest ten sam? Tak. I wiadomo, na czym będziesz smażył twój ratatouille? Na oliwa z oliwek. Jesteśmy w Prowansji. Ptaki śpiewają, pachnie lawenda. Bakłażan, który zaraz dodaję, lubię pić te oliwa z oliwek. Nie myśl, że ratatouille jest prosto, bo trzeba różne rzeczy szanować. Najpierw kolejności, na której dajemy nasze różne warzywa. I dlaczego? Każdy ma inny czas gotowania. A cel jest jakie? Żeby smakował, tak. Ale cel jest, że po gotowaniu każdy z warzyw jest idealny, chrupiący, trochę al dente, ale nie surowy. Papryka czerwona i żółta. Możemy zielona. Nie wolno niebieska. Papryka również nie będziemy kroili ją za drobno. I teraz znowu czekamy takie 4-5 minut. Zero przeprawy, zero zioły, tak, nic. To wszystko dodajemy przed końca, nie na koniec. Może przygotuję w międzyczasie nasza cebula. Biała, zwykła. I chyba to jest jedyna pierwsza potrawa, której robię i nie daję cebuli na początek, widzieliście? I czosnek za chwilę, który będziemy. Czosnek nie za dużo. Czas na cebula i na czosnek. I ostatnio cukinia. I dlaczego? To jest największy warzyw, który mamy. To jest pełna woda, każdy wie o tym. Ta strona skóra jest dosyć wytrzymała, ale ten środek szybko się rozpadnie. I to jest nieładne. A dbamy o estetykę. Prowansja jest piękna. Cebula. I skoro mówiłem o plasterki, daję połowa plastra i połowa siekany. Dobrze? Wszyscy zadowoleni? Jeśli to wam nie się podoba, to proszę nie napisać na komentarze. A jeżeli wam się podoba, tak. Cała ta smażenia trwała co? Niecałe 15 minut. Czas, żeby dodać cukinii. Ratatouille to jest rzecz, której robię 2-3-4 razy na miesiąc. Przede wszystkim na okres letni, kiedy mamy sezon na te warzywy. Bo żona tyle cukinii sadziła, że mam dotąd chyba. Nie, żartuję, ale to prawda. Pomidory. Bo co dodaje pomidor do ratatouille? Nie tylko kolor czy smak, tylko że daje nam płyn, woda. Chcecie widzieć, że dostałem ratatouille na egzamin kulinarny? Nie. W dobrym kierunku jesteśmy. Sól. Pieprz biały, czarny, obojętny. Można nawet trochę na ostro robić ten ratatouille. Odrobinka papryka ostra albo pieprz cayenne. Fajnie, pasuje do tego. Odrobinka cukier. Ale to nie jest deser. Prawie ostatnia rzecz. Sok od pelati. Czasami widać ratatouille, które są całkowite, kompletnie czerwone. Nie, to nieładne. Zioła. Rozmarin. Prowansja. Tymianek. Prowansja. Czy można dać inne zioły, jak bazylia na przykład, który jest prowansalska też. Taki nie, ona ciemnieje, ona się robi czarna, ona się
gubię tamar. Jeżeli lubicie, chcecie dodać bazylia, to dodajmy. Ja osobiście nie dodaję. Chodź, zobacz. Wszystko jest widoczne. Bakłażan, cebula, cukinia, papryka. Papryka również tutaj po każdej stronie. Nic nie się rozpadł. Wszystko jest tutaj obecnie. Ratatouille. Prawie jak na filmie, albo nawet i lepiej jak na filmie. Jeżeli masz jakie uwagi, jakie sugestie, napisz na komentarze. A wiadomo, że receptura w opisie filmu. Top 5 by Michael, by Michel. Pa, pa. Ciao, ciao.